Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson. Oczywiście na sam początek koniecznie zostawcie łapkę w górę. Wbijmy tutaj 5000. Dzisiaj spokojnie. 5000 łapek w górę pod filmem. I wiatuje, prawda, kolejny odcinek z Palionowa. Słuchajcie, jesteśmy znowu tutaj w tym miejscu, w którym mamy swój bunkier, w którym ciągle nas tutaj torturuje ten wielki B. W dzisiejszym odcinku pójdę do Emilki i zadbam o to, żeby moja żona po prostu była bezpieczna, żeby nie było, że tam wiecie, że on ją dorwie. O kurczę, nie mogę tam wyjść. Dlaczego ja tak się dzieje? Te pioruny bez przerwy nawalają. To się dzieje to samo, co było przy Herobrine. To jest jakiś dramat przecież totalny. Dobra, wychodzę stąd jak najszybciej. Dobra. Słyszeliście to? Gdzieś się rozbiła podka. Nie. Dobra, już jestem obstrany. Dobra, na sam początek. Nie, kolejna podka się gdzieś rozbiła. No dobra, to uciekamy. Uciekamy, kochani widzowie, bo tutaj już ewidentnie widać, że wyhaczył mnie ten wielki B. Dobra, zamyknąłem drzwi. Lecimy szybko do willi, ponieważ tam powinna być Milki. Ponieważ, no to tam mieszkamy w końcu, nie? Więc tam dlatego powinna być. Słuchajcie, bardzo ważne. Nie, już dostałem od razu, co jest? Dobra, ale to niewiele mi zadało na szczęście. Nie mam niestety zbroi. A czemu ja bez zbroi w ogóle biegam po tym Palionowie? Nie, wa. To był piorun? Dostałem piorunem, czy co? Nie wiem, dobra, nieważne. W każdym razie, słuchajcie, bardzo ważna sprawa, teraz przez weekend pewnie zauważyliście, że się live'y na Twitchu nie pojawiają, ponieważ jestem po prostu na wyjeździe. O, wa, to był piorun na bank, to był piorun. Żarcie. A dobra, mi się tu... Nie zeszło mi jeszcze nic, dobra. Dobra, idziemy dalej, bo ciągle piorunami dostaję. Ale nie widziałem jeszcze żadnego pioruna, widzę tylko, że się świeci za każdym razem niebo, ale nie widziałem, żeby coś mi uderzyło, tak. Nie widziałem samego błysku, wiecie o co chodzi. Dobra, lecimy tutaj, do tej willi. Mam nadzieję... Nie, proszę, nie rób mi tego. Dobra, lecę. O nie, wpadłem pod most. Tak nie miało być. Dobra, lecę tam szybko, ponieważ Emilkę muszę zadbać. Nie, widziałem teraz ten piorun, ewidentnie. Muszę zadbać o to, żeby Emilka była bezpieczna, tylko boję się, że teraz jak ja tam idę, on mnie śledzi, to tutaj teraz ją będzie torturował. A tak być nie może zdecydowanie. Dobra, przechodzę tu. Pomocy. Co jest? Halo, Emilka? O, nie, pali mi się Kawira! Nie, dobra. Czekajcie, pomocy. Idź w stronę synowic. Co? Halo, Emilka? Emilka, gdzie ty jesteś tutaj? Halo, jesteś w domu? Żółwie są? O, nie, zamurowałem, znaczy zamroziłem. Nie, proszę, tylko nie w żółwie. Gdzie on to rzucał? Gdzie to było? Nie wiem, gdzie to było, nawet nie widziałem tego. Ale dobra, czekajcie, dobra, idź w stronę synowic. Nie ma tu Emilki, musimy zdecydowanie iść w stronę synowic, bo teraz to już jest totalny dramat. O, nie, widziałem te podki. Masakra. Czekajcie, dobra, szybko, dobra, lecę szybko tutaj dołem. Tutaj na bank mnie nie złapie. Dobra, lecimy tutaj. Lecimy do synowic, dobra. Okazało się? Nie, no znowu piorun tuż przed twarzą, ale dostałem. Dobra, lecimy, ponieważ ten wielki B torturuje nas zdecydowanie i porwał Emilkę. Nie wiem, co się stało, nie wiem, dlaczego ją porwał, nie wiem, dlaczego już się za nią wziął. To jest straszne, możecie mi napisać, co mam zrobić, żeby go pokonać, bo totalnie nie wiem. A on jest jakimś napalańcem zdecydowanie. Ja w ogóle muszę, albo do Dave'a pójdę może Dave mi pomoże, bo nie wiem. Ja nie wiem, do kogo nawet zwracać się o pomoc, słuchajcie, ja tu jestem niby byłym profesorem, a kurde, ja nadal nie wiem, jak go pokonać. To jest niemożliwe, a Dave jest na serwerze, ty, to może zajdziemy po Dave'a, ale nie wiem, gdzie on jest. Nie wiem, czy go znajdziemy, on się pewnie gdzieś ukrywa, tak samo jak ja się ukrywałem, tylko ja teraz muszę wyjść, żeby uratować Emilkę. Dobra, gdzie on? Dobra, strzelamy się żelkiem, będzie szybciej. Lecimy w stronę synowic, ponieważ tam gdzieś w tamtą stronę tabliczkę dostałem, ale... A może on chce, żebym ja tam szedł? O kurczę, jeżeli to jest jakaś pułapka. Jeżeli to jest jakaś pułapka, to niedobrze. Dobra, jesteśmy koło szkoły. Tutaj zaraz koło ratusza przyjdziemy. Zaraz będziemy w synowicach tak naprawdę. Więc dobra, lecimy tutaj. Mam nadzieję, że gdzieś ją znajdziemy. Rosik! Jezu, jak się wystraszyłem! Gdzie ty jesteś, Dave? Boże! Rosik! Co? Rosik! Gdzie ty jesteś? Jestem koło ratusza. O, siema, ja na plecach twoich. Co? Elo? Gdzie ty jesteś? Tu! Co ty tu robisz? Jezu, jak ja się wystraszyłem! Wieczorny spacer była. Co ty gadasz? Ale ty tak się normalnie tutaj poruszasz bezproblemowo, jak tutaj ten wielki B? Wali piorunami co chwilę? Znaczy, dostałem przed chwilą trzema piorunami, ale kurde, uciekam. Chowam się pod drzewem, wiesz? Wtedy dostaję drzewo, a nie ja. Bardzo inteligentny pomysł. Dobra, teraz przetestujmy. Tylko wiesz co, jest taki jeden mały problem, ponieważ jak on wali czasem, właśnie tym... Przechodzi przez to drzewo, co ty mówisz? To nie działa. Ale nie, było takie jedno drzewo, że działało. Czekaj. Dobra, nie wiem, które to było. Gdzie ty idziesz? Może to wyższe, nie wiem. Nie, żonę mi porwał ten wielki B. Stary, byłem w tym, byłem w willi i mojej, nie? I kurde, wchodzę i... Znaczy, wchodzę, tam i tabliczki były. Pomocy, a druga tabliczka to było...
Idź w stronę Synowic, więc idę właśnie w stronę Synowic, bo gdzieś mi ten, żonę... Słuchaj, Buson, trzymaj się, ja nie chcę tam iść, bo ja się go boję zobaczyć. Dobra, dam radę, ale idź się schowaj, stary, bo ten wielki beto tutaj torturuje wszystkich. Trzymaj się, dobra, ja lecę. Yo. Dobra, przeleciliśmy tutaj gdzieś. Halo, Emilka, jesteś tu gdzieś? Kurde, nie wiem, gdzie ona jest, może tu? No jestem w Synowicach, jak to jest możliwe, że... No i co, nic tu się nie dzieje, tu jest, nawet pogoda się zrobiła, dzień się zrobił. Jak ja mam teraz, kurczę, gdzie ona jest? Co to ma... Nie, no burza znowu wali, ale w dzień? Ty, tu jest jakaś dziura, kto... Nie wiem, kto to zrobił. Może... Ej, może tu. Może o to miejsce chodzi, dobra, idę tam na dół. Idę tam na dół, zobaczymy, co tu się... O kurde, prawie wpadłem do lawy. Masakra, dobra, schodzę tu na dół, może tu jest. BB, o kurde, to może być tu. Ty, ja tu nigdy nie byłem. Nie ma tu nic. Halo, Emilka? Nie ma jej tu. Ej, no to o co chodzi? Idź w stronę Synowic. Czyli to musi być gdzieś po drodze, ale nie dokładnie w Synowicach. To musi być gdzieś przed. Dobra, to szukamy gdzieś przed, ale... Kurczę, dobra, wystrzelę się stąd żelkiem. Mam nadzieję, że uda mi się. Dobra, udało mi się wystrzelić. Co to jest? Ty, może... Może to jest to? Halo? Halo, Emilka? Halo? Nie, jesteś tu! Halo. Dobra. Halo, Tościk. Ja nie mogę, pomóc. Ty, no dobra, ratuję cię. Chodź. Chodź. Szybko. Co ty tu robisz? Ja nie mogę, naprawdę. No co ty ro... Dlaczego ty zginęłaś? Dostałam, zemdlałam. Ty, bo tak samo zamknął mnie. Słuchaj, nawet nie wyobrażasz sobie tego, co się dzieje. Ja... Nie, płotkami wali. Dobra, chodź się schować tu. Robiłam marchewki, co nie? Nie, no znowu drzwi zamknął. Nagle ktoś mi uderzył patelnią w tył głowy, rozumiesz to? I obudziłam się tutaj. Co ty gadasz? Tak się bałam. No ale dlaczego tu akurat? Ale widziałeś, kto to zrobił? Nie, w ogóle nie wiem co to było. Co, w ogóle nie wiem, no nie mam pojęcia po prostu. Kurczę. To było straszne. No dobra, ale to dobra, no to chodź. No to... Co? Patrz, widzisz, głowa mi odpada. Co? Czemu? No tak dostałam mocno w patelnię. Nie. Kurde, tu jest zamknięty znowu, czekaj. Wychodzimy stąd. Chodź, uciekaj szybko. Biegnij. Nie możesz tu zostać. Dawaj szybko, dobra, żelem. Nie, gdzie ty się tam wstrzeliłaś? Gdzie ty wskoczyłaś? Nie. Przeżyłaś to? Kto tutaj lawę postawił? Przeżyłaś? Gdzie ty jesteś? Nie. Gdzie? Znowu jestem w tym. Nie, no co ty gadasz, że ty tam jesteś? On ciągle cię torturuje, on nawet przewidział to, że ty tam polecisz. Czaisz bazę? No, nie, Jezu, jak piorun tam wali. Czekaj, tabliczka tam jest jakaś. Nie było jej tu przed chwilą. No, czekaj, patrzę na tabliczkę. Nie, B. Możesz mnie otworzyć, No to chodź tu, otworzyłem, tu. Dziękuję. Ty tabliczkę napisał z B tylko. Nie, no ten wielki B nas ciągle tutaj torturuje, ja nawet nie wiem, kto to jest za bardzo. Dlaczego on jest taki chamski dla nas? Chodź szybko, chodź. Strzelamy żelkiem na ratusz, No nie, no znowu! Znowu! Nie, Emilka. Wielki B, przestań! Ała, dostałem! Nie, czekaj, muszę się schować tu też, bo jak jestem na zewnątrz, to dostaję mocniejsze bomby. Nie, sam się zamknąłem, co? Boże, jaki pech. Nie. Dobra, no ale może tu jest bezpiecznie. Dobra, wyszedłem. Ty, dobra, szybko. Szybko, dawaj. Nie ma co. Gdzie ty jesteś? Nie, dlaczego ty... No dobra, przeleciałeś, dobra, dał nam spokój, dawaj, leci. Szybko, zwiewaj, no nie czekaj na mnie. No nie, on znowu tu pod kami wali. Uciekam, ale gdzie mam biec? Schowaj się do bunkru, tam pod młynem, pod młynem. Nie. Ile masz życia? Ja ci muszę jabłko, jak ci jabłko ogarnę, to... Pod drzewami, staraj się pod drzewami biec, to wtedy pod kami nie dostaniesz. Wiem. Dawaj, szybko do młynu, chodź. Idę. Biegniesz? Nie, ty ciągle dostajesz, przestań! Przestań, wielki B! Co on robi? Z góry zrzuca te potki. No nie! No chodź! Ja nie mogę. Nie, no przestań! Chodź, szybko! No nie mogę, idź do przodu nawet! Szybko do młynu, wejdź do młynu! Nie. Dobra, udało się? Dobra, jesteśmy bezpieczni, dobra. Schodź jak najszybciej na dół. Nie, no znowu! Dlaczego on to robi? Wielki B, przestań! Przestań to robić, dlaczego ty nas ciągle torturujesz? Zostaw moją żonę! Ona jest w ciąży! Nie możesz takich rzeczy robić. Nie, co jest? Przeteleportował mnie! Ała! Jeszcze jesteś i w tana cisnąłem i złamałem segirę. Ty... Nie, no dostaję znowu tymi potkami. No jestem tu znowu. Dawaj szybko, wychodź. Wychodź, chodź.
Nie wiem nawet gdzie się mamy schować. Dawaj, pod drzewem się schowajmy, pod latarnią najciemniej. Dobra. Trzeba go zlokalizować, gdzie on jest. Bo ja nawet nie... Ła, no nie, piorunem wali w drzewo. Gdzie jest Davik? On tu pomagał mi przed chwilą, ale on się wystrachał. Co ty robisz? Chodź tu. Szybko, znowu... Zobacz, chodź, popatrz. Ała, gdzie ty jesteś? Tu. Zaraz znajdzie. Dobra, to jest jakiś plan, nawet mi się podoba. Nie. O, ja nie mogę, dlaczego tak się dzieje? On wie ciągle, gdzie my jesteśmy. Znowu zginęłaś. Dobra, Emilka, chyba musimy to inaczej rozwiązać. O nie, ale nie wyjdę. Czekaj. Już stąd. Gdzie ty jesteś? Bo jestem zamknięta. Kurde, też tu jest zamknięte. No mogę ci niby otworzyć, ale... W sumie to jak cię mo... Ale, no on cię ciągle zabija. Wielki B, Kurde, zamknął mnie. Tuż przed nosem mi zamknął drzwi. Nie mogę tam wejść, bo mnie tam zamknie. Chodź. Obsydianem zamurował. Co teraz? Jo. No nie wiem, ale to... Dobra, Emilka, słuchaj, wiem, że nie powinienem się tu zostawiać, ale ja pójdę do Dave'a, znajdę jakiś sposób, żeby cię stąd wyciągnąć. Ty tutaj wejdź i się słuchaj, dobrze cię traktuję? Masz tu żarcie jakieś? No tak, no mam tutaj kolegów creepery. Masz jakieś, tu, no tu... Kurde, no nie chcę cię tu zostawiać, ale on cię ciągle torturuje. Ciekawe, czy on mi w ogóle pozwoli stąd wyjść. Ej, a może, ale czekaj. Przetestujmy jeszcze jedną rzecz, popatrz. No. Popatrz. Może teraz mnie nie pozna. Dobra, to chodź. Czekaj, rozwalam tutaj te drzwi i rozwalam szybko obsydiana, żeby się przedostać. Co? Rozpoznał cię? No tak. Czemu? Umarło. Serio? Tak szybko? No nie, no czekaj, chodź. Chodź, spróbuj jeszcze raz, bo obsydian rozwalam. Udawaj, ale idźmy powolutku, jak gdyby nigdy nic, może nie wiem. No nie, no zamurował to! Nie chce mnie wypuścić! A może na przykład krat będzie trzy razy szybciej? No tak, może kraty w sumie zapomniałem. Dobra, czekaj, kraty szybko, wychodź. Ała, piorunem dostałem, ała. Szybko, uciekaj, dobra, uciekaj. Zamurowałem to, żeby nie było. Tak, udawaj, że jest wszystko okej. Okay. Wszystko jest super. Jesteś creeperem. Dobra, nabrał się chyba, dobra, chodź na drugą stronę. No nie, znowu jestem w tym. No gdzie ty jesteś? On teleportował mnie. No nie, on... Dobra, Emilka, słuchaj, wrócę po ciebie, obiecuję, że po ciebie wrócę. Ale muszę znaleźć jakiś sposób, żeby cię stamtąd wyciągnąć. Obiecuję, że jak będzie trzeba, to wynajdę teleport i cię przeteleportuję, ale to muszę najpierw go wynaleźć. Dobra. Wrócę po ciebie. Ufam ci. Dobra, trzymaj się. Dobra, słuchajcie, jest źle, bo uwięził moją żonę. Mi co prawda nic nie robi teraz jak ją zostawiłem, ale nie wiem, straszę totalnie. Dobra, wracam do mojego bunkru, bo tutaj czuję się najbezpieczniej. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Mam nadzieję, że to wszystko się zmieni za niedługo i będzie normalnie tak jak było, a nie tak jak jest teraz, bo jest strasznie, totalnie. Dobra, trzymajcie się. Prawie się położyłem do wyra. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Na razie, pa.